Witam Was jak zwykle w cyklu Inwestycyjny Starter, gdzie zapraszam bardzo ciekawych gości i rozmawiamy sobie razem o inwestycjach. Dzisiaj chciałem Wam na początku troszeczkę pokazać miejsce, w którym się znajdujemy i gdzie kręcimy te nasze odcinki. Żelazna 59, biura udostępnione nam przez Platinum Tower Management. Zapraszam, a za chwilę rozmowa z super ciekawym gościem. Cześć, Szymon Ostrowski i kanał Biznes na Ostro. Cykl Inwestycyjny Starter. Jak już wiecie, rozmawiamy tutaj o inwestycjach, o przedsiębiorczości, o tym, jak zarabiać pieniądze. Dzisiaj mam bardzo wyjątkowego gościa i porozmawiamy sobie o prawnych aspektach inwestycji. A więc 3, 2, 1, startujemy! Partnerem cyklu jest Platinum Towers Management. A moim dzisiejszym gościem jest mecenas Jarosław Hałas z kancelarii Hałas i Wspólnicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie mecenasie, jako osoba, która przepytuje gości odnośnie inwestycji, zawsze mam ten problem, że nie za bardzo wiadomo, co my możemy o tych inwestycjach powiedzieć, w jaki sposób możemy do nich zachęcać, czy w ogóle można zachęcać, no bo obostrzenia prawne są dosyć poważne. W jaki sposób mówić o inwestycjach, tak żeby nie zaszkodzić? No, przede wszystkim wszystko zależy od tego, czy to jest publiczne zachęcanie do objęcia akcji, jeszcze na razie ciągle udziałów, czy to jest publiczne zachęcanie do włożenia jakichś środków w przedsięwzięcie. To od tego zależy, do kogo kierujemy i w jaki sposób. No, bo po drugiej stronie często mamy osoby niedoświadczone biznesowo, konsumentów, którzy chcieliby gdzieś jakieś drobne pieniądze zaangażować. Dlatego też warto jest trzymać się po prostu zdroworozsądkowych reguł, a one są zgodne akurat z przepisami. Mhm. Czyli trzeba jasno powiedzieć, na czym polega inwestycja, w co się inwestuje, jakie są ryzyka, jakie są przewidywane stopy zwrotu, aczkolwiek jest tu wymagane wskazanie, że one mogą się nie spełnić. I życie pokazuje, jak wiele okoliczności na to wpływa. COVID, wojna na Ukrainie. Tych okoliczności może być cała masa. I tutaj zawsze tym papierkiem lakmusowym będzie rzetelność. Mhm. Czyli suche przedstawianie określonych faktów finansowych, historii i raczej pozostawienie tej decyzji ostatecznej, biznesowej, no, inwestorom, inwestorowi. Więc nie można tutaj się ubierać w szaty doradcy inwestycyjnego, nie można tu się ubierać w podmiot osoby, która nagina pewne decyzje, przekonując do określonego kroku. Tu trzeba przedstawić po prostu jasne fakty biznesowe z jakąś rekomendacją, ale z zastrzeżeniem, że ona jest absolutnie subiektywna, własna i wcale nie musi się spełnić. Mhm. Często jest tak, że przedsiębiorcy, chcąc przeznaczyć na coś swoje ciężko zarobione pieniądze, dostają ofertę współudziału w jakimś przedsięwzięciu. To może być albo na przykład razem zbudowanie firmy z dwoma czy trzema wspólnikami, albo to może być kupno akcji, czyli w pewien sposób udziałów też już na wolnym rynku poprzez rynek giełdowy. Możemy mieć zbiórki, możemy mieć różnego rodzaju crowdfundingi. Tak. Jak ten rynek wygląda? Czym się różnią tego typu inwestycje? No to, co Pan powiedział, to jest ocean i teraz porównanie ich wszystkich byłoby niemożliwe. Natomiast oczywiście są pewne obszary nadzorowane, no bo jeżeli mówimy o inwestycji poprzez giełdę, no to wiadomo, że tam jednak jest cała masa wymogów organów nadzorczych, weryfikujących i co do zasady, czytając prospekt, no mamy pełen zasób wiedzy. Zupełnie inaczej mają się zaproszenia indywidualne do wejścia do jakiegoś biznesu, do spółki, czy nawet crowdfunding, który jeszcze nie jest w pełni unormowany. Te przepisy, które zostały uchwalone, no wchodzą w życie taki już twardy sposób od przyszłego roku i to od listopada, od końca. W związku z tym, no, póki co jeszcze jest to taka sfera nieskodyfikowana, natomiast oczywiście rządząca się określonymi prawami rzetelności, no bo tutaj prawo cywilne, prawo karne też obowiązuje. Natomiast inwestowanie w jakieś spółki
nienotowane na giełdzie, czyli wchodzenie na udziały bądź akcje, ale spółki nienotowanej, no, niesie w sobie określone ryzyka. Czy potrafimy zweryfikować dokumentację finansową? Czy w ogóle było due diligence prawne robione? Jakie są kwestie ryzyk i finansowych, i prawnych? Jakie są perspektywy rozwoju tej spółki? Samo kupno udziałów, wejście na udziały, no nie daje gwarancji zwrotu. Jest to albo prawo, które dopiero daje nam możliwość uczestniczenia w dywidendzie, ale niekoniecznie sprzedaży, bo może nie być chętnych. Tego typu akcje też nie mają jakiejś płynności. I dlatego też nawet raport opublikowany, który podsumowywał rynek crowdfundingu udziałowego, akcyjnego, no pokazywał, że raczej się to nie udało za bardzo, bo 90% tych inwestycji nie przyniosło zwrotu, a to dlatego, że z jednej strony crowdfunding udziałowy to raczej marketingowa praca zachęcająca do relacji ze spółką i objęcia nowych udziałów czy akcji wyemitowanych. Natomiast to nie było nigdy poparte pracami takimi weryfikacyjnymi, analitycznymi, realizowanymi przez podmiot no, mający obiektywne do tego podejście, tylko było w oparciu o to, co spółka przewiduje. A to były pewne tylko przewidywania i nie zawsze rzetelne. No właśnie, a czy taki crowdfunding to nie jest czasem zabawa w biznes? Ja sobie kiedyś uknąłem taką tezę, a to dlatego, że jak obserwuję ten rynek, to pojawiają się pewne przedsięwzięcia, które, nie wiem, założyło to trzech, czterech przyjaciół, którzy mają jakąś pasję do konkretnych rzeczy, nie za bardzo mają kapitał, chcą zebrać sobie chociażby 1 000 000 złotych i dziwnym trafem wyceniają swoją spółkę czy swoje młode przedsięwzięcie na 1 000 000 złotych i tutaj przedstawiają nam bardzo ciekawe perspektywy. No a jak się nie uda, no to tak naprawdę i tak próbujemy na pieniądzach innych. Tak. Tak. Czy to nie jest faktycznie taka zabawa w biznes? Nie lepiej, żeby oni poszli do banku, tam zweryfikowali swoje oczekiwania? Powiem tak, no, każdy biznes jest formą jakiejś zabawy. Ona może być bardziej realizowana po amatorsku albo bardziej profesjonalnie. I tutaj znów to podejście takie zdroworozsądkowe zawsze będzie najlepszym miernikiem weryfikacyjnym dane działania. No, nie można się poddać emocjom, bo to jest najgorszy doradca w biznesie. Natomiast crowdfunding na świecie to ogromna gałąź biznesowa. Tam naprawdę są zbierane gigantyczne pieniądze, nieporównywalne w Polsce, bo tutaj to ciągle raczkuje. I to jest stymulator dla biznesu, zwłaszcza dla tego biznesu w tej wczesnej fazie rozwoju. Przede wszystkim no, fundusze inwestycyjne no, gdzieś zaczynają od wyższego znacząco progu. Już nie wspomnę o możliwościach emisji papierów na giełdzie, gdzie to też jest przeznaczone dla dużych podmiotów. Więc nagle te małe i średnie, ale w fazie początkowej mają tu pustkę. Nie mają zdolności kredytowej z reguły. Część z nich się nadaje tylko do inwestycji wysokiego ryzyka w sam pomysł. I też są dedykowane do tego alfa bridge'owe fundusze, które no, wkładają de facto w pomysły, najlepiej jak tam jest jeszcze jakiś zamysł, który można opatentować, to wówczas jest to inwestycja, ale wysokiego ryzyka. Bardzo duży procent nie przeradza się w nic wielkiego. Natomiast wchodzenie na udziały to już jest jednak związanie się. To już jest pytanie, jaki mam wpływ na to, czy jestem tylko widzem, czy jestem uczestnikiem. I dlatego co najmniej muszą być określone pewne parametry potencjalnego wyjścia. W ogóle tego się nie robi, a powinno się robić powszechnie, gdzie spółka, która pozyskuje inwestorów na bardzo małe, drobne pakiety, co do zasady nie będą mieli wielkiego wpływu na zarządzanie, powinna też w umowie wspólników dodatkowo zawieranej, cywilnoprawnej, zobowiązywać się na przykład do zapewnienia wyjścia z tej inwestycji w przestrzeni 2, 3, 4 lat, ale powinna gwarantować to poprzez albo realizację planów wejścia na giełdę, albo odkupu w celu umorzenia. Przy określonej cenie jakiś można tam oczywiście wzór wyliczenia takiej wartości sobie zapewnić nie mniej niż.
I to dopiero daje gwarancję, że zarząd jednak działa w kierunku doprowadzenia do tego, żeby moja inwestycja no, była możliwa do zmonetyzowania, a nie żebym utkwił tam na forever i nie miał komu tego sprzedać. No właśnie, panie mecenasie, podkreślił pan bardzo ważny element, czyli element wyjścia z inwestycji, bo jak się też obserwuje ten rynek to i przekazy, które się pojawiają, to w niektórych inwestycjach faktycznie nie mamy tej informacji. Mamy pieniądze swoje przeznaczyć na tą inwestycję, mamy włożyć, no ale co później? Zaczynamy się dopiero zastanawiać o tym, tak, w jaki sposób wyjść z tej inwestycji, jak już w niej jesteśmy. Jak bezpiecznie wyjść z takiej inwestycji udziałowej? Pierwsza rzecz to wchodząc w taką spółkę musimy wiedzieć, czy w ogóle będzie wypłacana dywidenda i na jakiej zasadzie. Jeżeli to jest pozostawione pod tylko i wyłącznie decyzję walnego zgromadzenia czy zgromadzenia akcjonariuszy, to może się okazać, że dywidenda nigdy nie będzie wypłacana, nawet jeśli ten zysk będzie wypracowywany. Natomiast jeżeli nie będzie zysku, to tutaj nic nie pomoże. W związku z tym w takich umowach czy spółki, czy w statucie powinno być zapisane, że dywidenda jest zawsze wypłacana, co najmniej na przykład w 80%. Tak? Druga rzecz, no to jest kwestia już ustalenia, jak będę mógł wyjść z tej inwestycji. I tutaj nie ma jednego wzoru, jednego modelu. Zawsze to będzie zależało od tego, ile pieniędzy włożyłem, jaką mam siłę do przedstawienia swojego pomysłu. Też będzie to zależało od tego, czy to jest tak wielka, rozległa inwestycja, że nikt w ogóle ze mną nie będzie rozmawiał. I należy po prostu zweryfikować. Jeżeli nie mam koncepcji wyjścia z tego, to pytanie, po co inwestować? Mhm. Bo te pieniądze same z udziałów czy z akcji się mi nie zmaterializują. To musi być jakiś proces. A też samo wejście chociażby na New Connect no, też nie jest samo w sobie gwarancją, chociaż przynajmniej papier staje się płynny, no ale widzimy wiele spółek wycenionych na kilkadziesiąt milionów, tyle że zero obrotu. No właśnie, to jak się dokonuje takich wycen? No bo ja już wcześniej wspomniałem troszeczkę o tym, że są przedsięwzięcia, które mają milionowe wyceny, gdzie tak naprawdę ich obroty są praktycznie zerowe albo minimalne. Jak się to robi? To jest zabieg marketingowy? No to jest kwestia, żeby nie przeszacować wchodząc na New Connect na przykład. Wcale nie zbiera się środków z rynku, a sprzedaje bardzo niewielka liczba na początku, która de facto zamyka określoną wartość spółki. Tak? Sprzedaje się tam 0,5% akcji, które już sytuują na określonej wartości, natomiast reszta jest zlokapowana. Wcale się nie zbierało z rynku pieniędzy, tylko po prostu weszło się na New Connect i nagle jest zdefiniowana wartość. Ale ona nie jest obiektywna. Czy są jakieś branży, czy przedsięwzięcia, które cechują się tym, że w nich się najłatwiej zbiera środki w ramach crowdfundingu? Czy są jakieś specjalnie dedykowane branże tylko do tego? Nie, bo jeżeli popatrzymy sobie oczywiście na te bardzo zaawansowane inwestycje, gdzie mamy fundusze, one się specjalizują w określonych rodzajach inwestycji, branż, rynku. Jeśli chodzi o crowdfunding, to ma to wymiar modowy. No niestety modowy. Oczywiście jest coś takiego jak crowdfunding związany z pozyskiwaniem środków na nieruchomości i tu jest określona rzesza inwestorów, którzy nie oczekują bardzo dużych zwrotów, ryzykownych inwestycji, ale chcą mieć pewność stałego wpływu przy bardzo ograniczonym ryzyku. No bo zabezpieczenie na hipotece i jeszcze pozycja pierwsza no daje takie poczucie pewności. Są inwestorzy, którzy jednak oczekują dużo większego zwrotu z inwestycji i oni szukają bardziej ryzykownych i bardziej modowych tematów. Półtorej roku temu, dwa lata temu gaming był no, numerem jeden. Dzisiaj bardzo trudno byłoby zebrać na gaming. No, z przyczyn oczywistych widzieliśmy, co się działo na rynku. Niektóre firmy nie podołały wyzwaniom i to rzutuje na całą branżę. Ale jest ileś oczywiście takich tematów nowotechnologicznych, ale też muszą być zrozumiałe dla inwestora. Jeżeli są zbyt skomplikowane, to może się okazać, że mimo że temat jest fantastyczny,
no trudno jest znaleźć chętnych na inwestycje. Jestem inwestorem, chciałbym przeznaczyć część pieniędzy w jakiś projekt oparty na udziałach. Na co powinienem zwrócić uwagę? Przede wszystkim, jakie materiały zostały przedstawione do wglądu, na możliwość skontaktowania się z zarządem albo osobą dedykowaną do tych relacji inwestorskich, żeby zadać określone pytania, i też otwartość, sposób komunikowania się ze strony spółki też jest pewnym sygnałem, jak to będzie w przyszłości wyglądało. Na pewno jest dobrze mieć świadomość, że nie jest się specjalistą we wszystkich obszarach. Dobrze jest zasięgnąć gdzieś wiedzy, czy u prawnika zaprzyjaźnionego, czy nawet niezaprzyjaźnionego, ale w miarę dobrego, u finansisty, który pomoże przeczytać chociażby same papiery finansowe, dokumenty finansowe, ale też i pomoże zweryfikować faktyczne perspektywy wzrostu w danym obszarze, danej branży, danej działalności. No bo to jest też pytanie, czy to jest branża odtwórcza, czy to jest w ogóle pomysł odtwórczy, czyli powielenie jednego z wielu, kolejna, nie wiem, fit dieta i z dowozem, czy zupełnie coś nowego. Jakie tu mogą być ryzyka biznesowe, prawne, może przewidywane są zmiany w przepisach, które jednak zablokują wiele takich biznesów, gdzieś zamroziło się z tego powodu. Więc warto jest zasięgnąć rady gdzieś u kogoś. Oczywiście, no, łatwo jest powiedzieć, jeżeli chce zainwestować 5000 zł, no tak, to nie za bardzo jest przestrzeń na to. No ale no, chociaż gdzieś popróbować, poczytać i poszusować po internecie po to, żeby zobaczyć, jakie przestrogi tam znajdę, bo to też jest coś, co uczula mnie na czytanie określonych informacji. Więc tu trzeba troszeczkę dołożyć takiego wysiłku i nie martwić się tym, że ja się nie znam na tym. Osoby, które się nie znają na danej działalności, danej branży, często zadają najcelniejsze pytania. Słyszałem kiedyś o historii, kiedy jeden z inwestorów indywidualnych chciał zainwestować w jakiś produkt i zrobił, i miał w KRS-ie była jakaś konkretna dziedzina, że firma, w którą chciał zainwestować, nawet się zajmuje technologiami kosmicznymi czy coś takiego. I zrobił prosty krok, zadzwonił po prostu do tej firmy i troszeczkę blefując powiedział, że chciał zareklamować produkt, który ta firma rzekomo robi. Okazało się, że ta firma nigdy nie w życiu nie nigdy na rynek nie wprowadziła takiego produktu i już ten inwestor wiedział. Co się okazało? Przez kilka miesięcy promowania tej oferty on był jedyną osobą, która zdecydowała się zadzwonić do firmy, żeby zweryfikować, czym się ta firma faktycznie zajmuje. I to jest symptomatyczne. Brak takiej ostrożności życiowej. Gdzieś przyjmowanie na wprost informacji albo ich odrzucanie w całości. Natomiast nie ma takiego podejścia u większości niestety inwestorów, którzy nie przeżyli przynajmniej paru porażek, podejścia bardziej weryfikacyjnego, zadania pytań. To mężczyźni mają jakby problem z wyjściem z tej strefy takiej komfortu i pokazania, że może czegoś nie rozumiem. Zadawanie pytań i mówię, tak, ja wiem. Nic gorszego. Kobiety są świetne, jeżeli chodzi o weryfikację danych, bo nie wstydzą się zadać żadnego pytania, a ta ilość pytań jest jakby też sumą rosnącego bezpieczeństwa. Im więcej pytań zadamy, nie ma głupich pytań, tym więcej otrzymamy informacji, ale ją trzeba jednak przeanalizować. Podmiot, który zbiera środki, no jest nastawiony na to, żeby zebrać. Jego progresja przyszłości na pewno jest bardziej optymistyczna. Dlatego to czytanie suchych danych i potem analizowanie i pod nie zadawania pytań, no ono o to sprowadza wszystkich na ziemi, bo też nie da się na wprost komuś nakłamać, bo to już mówimy wtedy o patologii. Ale już widać, że wtedy odpowiedzi zaczynają być poplątane i to jest pierwszy sygnał. Rynek może się bardzo szybko zmieniać. Co w momencie, kiedy zainwestowaliśmy pieniądze w jakieś przedsięwzięcie, nie musimy mówić konkretnym, po prostu zainwestowaliśmy w coś pieniądze, musimy z tej inwestycji wyjść, bo widać, że ona przynosi stratę, no ale jest problem z odzyskaniem części środków. Co w tym momencie zrobić? I jaka jest szansa na odzyskanie swoich pieniędzy? To zależy, co to była za inwestycja. Jeżeli to było inwestowanie dłużne, czyli crowdfunding pożyczkowy, no to tam wszystkie mechanizmy plus zabezpieczenia są zapisane w samej umowie. I to jest prosta ścieżka, zwłaszcza, że te środki no jakby z definicji podlegają zwrotowi wraz z wypracowanymi odsetkami. Jeżeli to jest inwestycja w udziały i nie ma żadnych dodatkowych
umów inwestycyjnych, jakichś zabezpieczeń w tych umowach, no to to już jest bardzo ciężkie. Jeżeli nie znajdzie się innego podmiotu, który chce odkupić, bądź spółka nie chce odkupić, jeżeli spółka jest w złym stanie finansowym, to nawet uciążliwy inwestor udziałowiec, który oczywiście może napsuć krwi, już wtedy nikomu nie przeszkadza, więc może się okazać, że to są środki nie do odzyskania. A jakie mogą być pierwsze symptomy, które pokazują, że z daną inwestycją może już być coś nie w porządku, że partner, z którym nawiązaliśmy współpracę, może niekoniecznie jest niewypłacalny, ale ma problemy finansowe. Co może o tym świadczyć? Pierwsze, no to są informacje o rynku, na którym działa sama spółka, bo spółka może jeszcze nie wykazywać w swoich wynikach tego, co nastąpi za 5-6 miesięcy, ale rynek już pokazuje, że na przykład się kurczy, że jest kryzys w tej branży, że nie ma kredytów na nieruchomości, tak? Więc no, trzeba jakby patrzeć też na otoczenie rynkowe, bo ono będzie nam pokazywało, czy to jest branża, która dalej się rozwija, która mocno stoi, czy w którą uderzą pierwsze na przykład fale jakiegoś kryzysu czy spowolnienia. Druga rzecz to są wewnętrzne oczywiście sygnały, gdzie to jest styl zarządzania, sposób komunikowania wyników, no i same wyniki. Okej. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Bardzo. A Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych i życzę Wam również samych udanych inwestycji. A tymczasem dziękuję Platinum Tower Management za udostępnienie nam wnętrz do kręcenia tego odcinka i wielu innych. A więc do zobaczenia następnym razem. Cześć!